Chciałabym się zapytać, dlaczego weźmie Pan udział w budowie wirtualnego smoleńskiego pomnika pod hasłem Jesteśmy smoleńskim pomnikiem? Pewnie dobrze by się stało, gdyby w Warszawie stanął godny, dobry, zaprojektowany przez artystę pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Niemniej, dopóki go nie ma, każda forma upamiętnienia wydaje się sensowna. Owszem, oprócz tych form upamiętnienia, które uznaję się za sensowne, istnieją również formy, które są dyskusyjne i wątpliwe. Na przykład jak emisja monety przez Narodowy Bank Polski z wizerunkiem brzozy. Tak? Czyli utrwalenie jakichś dziwnych, absurdalnych tez dotyczących tej katastrofy. Ale ten pomysł wirtualnego pomnika, gdzie mamy swój udział w tym, myśmy ten pomnik stworzyli po 10 kwietnia na krakowskim Przedmieściu, a później na krakowskim Rynku. Ten pomnik był czymś realnym. Jestem dumny z tego, że wraz z wybitną dokumentalistką panią Ewą Stankiewicz mogłem przyczynić się do zarejestrowania i zrelacjonowania tego wydarzenia i ono jest. Nawet wywodzący się ze środowisk PZPR-owskich, starszy już były dziennikarz telewizji publicznej, w momencie kiedy miałem takie poczucie żalu, że tak został nasz film Solidarni 2010 potraktowany nawet przez moich niektórych dawnych kolegów, czyli ludzi, których uważałem za kolegów z branży, bo była taka jakaś potworna nagonka na ten film, potem jak jedynka zdecydowała go wyemitować, to on powiedział: panie Janku, co pan się przejmuje, oni dzisiaj powarczą, będą krzyczeli, ale za 10 lat o ten film zostanie i on będzie pokazywał, co się działo naprawdę na krakowskim Przedmieściu. Tym bardziej, że no, drugiego takiego filmu nie widziałem, po prostu nie powstał inny film, który by w sposób no, tak dokładny i tak skrupulatny czy troskliwy relacjonował to, dlaczego ci ludzie tam stali po 17 godzin, dlaczego ludzie płakali, dlaczego zapalili znicze i modlili się przez wiele, wiele dni. Otóż ten pomnik był, myśmy stworzyli ten pomnik, my Polacy w różnych miejscach, nawet nie zdając sobie sprawy, jak dalece Polska i ten czas został nieopisany. Spotkałem w Krakowie kobietę, która podeszła do mnie ze łzami w oczach. To było jakoś po pogrzebie pana prezydenta. I mówi: panie Janku, dlaczego nie byliście we Włoszczowej z kamerą? A mówię: a po co miałem jechać do Włoszczowej z kamerą? Panie Janku, cały peron w kwiatach i zniczach. I zdjęcie Przemka Gosiewskiego. Tak? Polska była nieopisana w tych dniach. Myśmy nie zrelacjonowali tego, co ludzie byli w stanie z siebie dać jako wyraz niezgody, bólu, lęku, ale również tego poczucia, że nie możemy zostać z tym w domach, w czterech ścianach, trzeba wyjść na zewnątrz. Dlatego ci ludzie z flagami, z niczami, ze sztandarami, z godłem narodowym i z tym krzyżem smoleńskim, który został później zarąbany przez urzędników Bronisława Komorowskiego, prezydenta, ci ludzie dali temu wyraz. Jakaś intuicja, jakiś impuls kazał im ten pomnik zbudować swoim trwaniem, swoim czasem, swoim czuwaniem, swoją modlitwą, swoimi łzami, przez które widzieli, jak dużo ich jest. To, że dziś powstaje taka inicjatywa, żeby te zdjęcia przesyłać, owszem, to mi się bardzo, bardzo podoba i sądzę, że każda ta forma, żeby nie odpuszczać, żeby trwać, żeby pamiętać o tych ludziach. My nawet nie wiemy, jak wiele to znaczy dla tych rodzin. Tak się złożyło, że realizując film Lista Pasażerów miałem ten przywilej, że mogłem blisko przez wiele godzin rozmawiać z panią Magdą Merton, z Dorotą Skrzypek, z panią Ulą Krajewską, z panią Ewą Kochanowską, z panią Barbarą Zakrzańską. Wiem, jak bardzo dzisiaj oni są wyczuleni na każdy gest pamięci, na każdy sygnał, że to się tak nie skończy, że nie odpuszczamy, że pamiętamy o nich, że ci, których brak jest taką potworną, krzyczącą dziurą w tych rodzinach, taką wielką, czarną dziurą, która dotknęła te rodziny i to, w jaki sposób haniebny potraktowały polskie władze śmierć tych osób, nie domagając się rzetelnego śledztwa, a potem urągając również prawom człowieka, wykluczając rodziny ze śledztwa,
I mówiąc pod ich adresem wielokrotnie, choćby ustami rzecznika Grasia, jakieś haniebne rzeczy, to każdy gest z naszej strony jest choćby tylko dlatego, że jest dla nich ważny, powinniśmy wykonywać, powinniśmy tu być bardzo aktywni.